na widowni nie widzę zbyt wielu osób w krawatach, ale mam nadzieję, że mimo wszystko spotkanie przebiegnie bez awantury żadnej, prawda? Pani profesor przyjechała z Poznania, ja dzisiaj akurat byłem w Warszawie. Oznacza to, że zdążyliśmy, udało się bez opóźnień. To oznacza, że mamy bardzo dobre połączenia, tak jeszcze pozostając w tematyce Barei. Ale już przechodząc do samej książki i do pani poprzednich publikacji, ponieważ ma pani w swoim dorobku książkę pod tytułem Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej. Ma pani liczne artykuły i książki poświęcone i społeczeństwu PRL, i kulturze PRL, także ten Bareja cały czas był w obrębie pani zainteresowań, w obrębie też pani dokonań. Natomiast ja chciałbym zapytać, czy na przestrzeni tych lat zmieniło się pani spojrzenie na Stanisława Bareję, na jego filmy, na to, co w tych filmach zawarł, czy taka zmiana może zaszła i na czym polegała, jeżeli zaszła? Przepraszam, włączony? Chyba włączony jest. Dobrze. No tak, to ja może... Nie jest włączony. Nie jest włączony. Bliżej trzymać, tak? O, dobrze. To może ja powiem o moim pierwszym spotkaniu z Bareją filmowym. I bym powiedziała tak, że od tego pierwszego spotkania właściwie moja opinia na temat Barei nie uległa zmianie. A było to dawno temu. Było to w połowie lat 70. W grudniu 74 roku była premiera Nie ma róży bez ognia. I ja na ten film wybrałam się z rodzicami, to znaczy rodzice wybrali się ze mną, bo ja tam miałam no mniej więcej 9,5 roku. Rodzice postanowili iść, reżyser znany, znani aktorzy, znajomi polecają, no więc idziemy do kina na film Nie ma róży bez ognia. Moim rodzicom ten film się bardzo podobał, mnie się nie podobał. Zwracam uwagę, że ja miałam 9,5 roku, a nie podobał mi się dlatego, że on mi się wydał bardzo smutny. Owszem, w trakcie było wesoło, ale w sumie zakończenie było bardzo, bardzo smutne i ten film skojarzył mi się z taką bajką z dzieciństwa. Pewnie Państwo też tę bajkę znacie, przynajmniej powiedzmy osoby w moim wieku, o chłopcu, który chciał zrobić dobry uczynek, wziął staruszka na barana, ten staruszek przyrósł mu w formie garbu. No i nie mógł się tego garbu pozbyć, w końcu no, bajka się dobrze skończyła, ale film nie, bohaterowie zostali z tym garbem. I do dzisiaj właściwie to wrażenie zostało. Mówię o tym Barei z lat 70., 80., że właściwie te jego filmy są smutne. Mówię no, chociażby o Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, o Misiu, o Alternatywach czterech, że to są komedie, bo one są śmieszne, one są świetnie zrobione, bardzo sprawnie zrobione, sprawnie wyreżyserowane, są świetni aktorzy. Ale właściwie to są smutne filmy, bo pokazują straszność życia w PRL-u. I w tym sensie bym powiedziała, że ja tak samo odczuwam Bareję cały czas, co nie znaczy, że no, jak się ogląda, właściwie te filmy są tak bogate, że nieustannie się coś nowego odkrywa. Aż się człowiek dziwi, bo właściwie każda scena, każde ujęcie ma jakąś tam głębię i widać, że jest przemyślane, także odkrywam nieustannie coś nowego w Barei, ale jeżeli chodzi o te najważniejsze jego filmy, te z lat 70., 80., to właściwie cały czas takie same mam wrażenie, że te filmy są ciężkie, że to są bardzo poważne filmy w gruncie rzeczy, że to nie są wesołe komedie, to są poważne, bardzo poważne filmy. Czyli idąc za tą wypowiedzią, czy też dzieli pani twórczość Barei na takie dwa okresy, lata 60., gdzie te komedie są troszeczkę inne i w formie, i w przesłaniu, i lata 70. i 80., kiedy ten obraz PRL-u, ta rzeczywistość PRL-u jest tak bardzo dosłownie pokazana. Czyli czy ta cezura, te dwa okresy w jego twórczości, w twórczości Barei też u pani istnieją? Wie pan co, no, wiecie państwo, zdecydowanie tak, bo to jest inny Bareja. Ten Bareja z lat 60. to jest właśnie taki Bareja pogodny. Te jego filmy z lat 60. były wesołe. Ja bym powiedziała, że Bareja cały czas, także w latach 60. miał świetne wyczucie publiczności. On wiedział, czego publiczność chce. Robił filmy dla ludzi i miał wielkiego nosa. Gdyby on był w Hollywood, to byłby naprawdę kasowym reżyserem. Wszyscy by go zapraszali, płacili mu wysokie honoraria, bo to był człowiek, który naprawdę czuł publiczność. Ale rzeczywiście, że te jego filmy od Poszukiwana. To jest jak gdyby inny Bareja, no inni scenarzyści. Być może, że
No fakt faktem, że w latach 70. można było, były takie momenty trochę więcej, nie? Trochę jakby, powiedzmy, pewne odprężenie nastąpiło, ale też Bareja był już Bareją po, no, po przejściach. Co tu dużo mówić, po tych paru latach, kiedy nie mógł robić filmów, kiedy psy na nim wieszano, mówiąc tak kolokwialnie, kiedy ciążyła na nim ta straszna opinia, że Barei to jest synonim kiczu, więc był to Bareja doświadczony, nie? Bareja, który pewnie wiedział więcej, przeżył, bo to człowieka zawsze jakoś tam buduje, zmienia i tak dalej. Także tak, dzielę na dwa okresy zdecydowanie. Natomiast co bym chciała powiedzieć jeszcze w nawiązaniu do tego poprzedniego pytania, ale też tego. Jest taka scena, bo Alternatywy 4 też się kończą ciężko. Państwo pamiętali, Anioł powraca w nowym, że tak powiem, udoskonalonym wcieleniu. Natomiast Zmiennicy się kończą dobrze. Tam jest takie zwycięstwo dobra nad złem. I muszę powiedzieć, że pisząc tę książkę, no oglądałam wszystko od nowa, wszystkie filmy, no po to oczywiście trzeba i po parę razy notatki sobie porobić, to jest jasne. Ale właśnie to mnie uderzyło, że ci Zmiennicy to jest taki pewnego rodzaju jakby testament Barei. On już nie doczekał sukcesu z tego filmu, ale taki jego testament, on jakby patrzał pozytywnie. Ta ostatnia scena, no taki bezwarunkowy triumf dobra nad złem. I to jest takie budujące, muszę powiedzieć, takie ładne. I Bareja wygrał, ten film się dobrze kończy, Bareja też wygrał. No, zwycięstwo pośmiertne, ale jednak, bo on pozostał, nie? Kogo pamiętamy z tego PRL-u? Tak naprawdę, nie? Paru reżyserów, a wśród nich Bareje, nie? I jeszcze jedna taka rzecz, przepraszam, że tak gadam, proszę. Ale te sceny, jak pisałam habilitację, jak pisałam poprzednie rzeczy, przeoczyłam. A teraz ją zobaczyłam i ona mi się bardzo spodobała. Taka scena, kiedy właśnie w Zmiennikach przyjeżdża książę Radziwiłł i daje pierścień, swój pierścień taksówkarzowi i mówi... Jackowi. Tak, Jackowi i mówi, na tym pierścieniu pisze ojczyznę obrońcy swemu. To jest takie jak gdyby przekazanie prerogatyw. Mi się to skojarzyło z Solidarnością. Wcześniej mi to umknęło, ale to też pokazuje, jaki Bareja w gruncie rzeczy jest głęboki. Jakie te jego filmy są naprawdę głębokie. Tam jest, ja bym powiedziała, że to jest jeden z najgłębszych reżyserów, ten okres jego późnej twórczości. Właściwie niewyczerpane źródło, można kolejne książki pisać. O to, co jeszcze można zrobić z Bareją, to ja też będę chciał zapytać, ale zatrzymując się jeszcze przy tej postaci Radziwiłła, ja mam taką obserwację, że te ostatnie produkcje Barei, czyli właśnie Zmiennicy i wcześniej Alternatywy 4 i Miś, no to tam są takie postacie właśnie starszych ludzi jeszcze urodzonych przed wojną, którzy jednak pamiętają troszeczkę inne społeczeństwo, którzy jednak pamiętają troszeczkę inne wychowanie, inną kulturę i oni są takimi troszeczkę strażnikami tego, co zostało stłamszone, co zostało zniszczone w okresie PRL-u. Ta postać węglarza z Misia, który na końcu filmu słynna, prawda, scena, kiedy objaśnia, czym jest tradycja. W Alternatywach 4 Antoni Kierka, który wraz z Teklą Wagnerówną, oni tworzą taką piękną parę starszych ludzi. Ludzi, wydaje się, czystych, nieskalanych tym brudem PRL-u. I właśnie Bareja to jest właśnie w moim przekonaniu też taki obrońca tych wartości, które ówczesny system, ówczesna ideologia chciały zniszczyć albo skompromitować, albo stłamsić. Zdecydowanie się z panem zgadzam, z całą pewnością. Bareja w ogóle tak przez całe... Im więcej się ogląda te jego filmy, tym bardziej to widać, że on stoi po stronie zwykłych ludzi, po stronie pozytywnych uczuć, po stronie pozytywnych, tradycyjnych wartości i jakby był do nich bardzo przywiązany. Ja się zastanawiałam, pisząc książkę, z czego się to wzięło. No tak, i tak sobie myślałam, no co on widział w dzieciństwie na ulicy. No szacunek dla munduru, szacunek dla tradycji. To są może takie rzeczy dzisiaj banalne, ale w jaki sposób wychował się w takich tradycyjnych wartościach i tych wartości bronił. Ale też wie pan, co jeszcze mnie uderzyło, wiecie państwo, szczególnie w Zmiennikach, jego stosunek do II wojny światowej i Powstania Warszawskiego. Tamten wątek właściwie bez przerwy powraca i stosunek do powstania, do bronienia ojczyzny w czasie wojny, jak gdyby określa stosunek Barei do swoich bohaterów.
kto walczył, kto bronił, kto miał jakiś związek, jest postacią pozytywną albo jakoś tam, na którą można pozytywnie spojrzeć. Także to jest taki kolejny też i kolejna rzecz, którą by można pociągnąć dalej, nie? No, mówię, druga książka spokojnie. Mm-hmm. No tak, bo jeszcze a propos tej II wojny światowej pamiętamy właśnie z Alternatyw 4 tego Kierkę, który mówi, że po powstaniu, prawda, został w Warszawie i jest ta scena narady u profesora Dąb-Rozwadowskiego, kiedy, prawda, oni wszyscy w zimnie siedzą, bo przecież wyłączyli ogrzewanie i zastanawiają się, jak tutaj sobie to ciepło, prawda, załatwić. I ten, że Antoni Kierka wspomina te czasy popowstaniowe, kiedy żeby się ogrzać, musiał porąbać jakiś, prawda, mebel i tak rozpalić ognisko. Więc oczywiście, bo Bareja przecież II wojnę światową spędził w Warszawie, prawda? No, w Warszawie, ale w czasie powstania akurat był poza Warszawą. Mm-hmm. Chciał do tego powstania iść, będąc no chłopcem kilkunastoletnim. Matka całe szczęście go powstrzymała, bo no, ofiara byłaby zbędna, nie pomógłby nic, aby zginął. Być może by zginął, byśmy stracili wspaniałego reżysera. Ale tak, Bareja traktował pewne obowiązki ewidentnie, poważnie wobec ojczyzny. To z pewnością, nie, bo to, no, to po prostu widać w tych filmach. Ale może jeszcze, przepraszam, znów gadam, ale u Dąb-Rozwadowskiego jest jeszcze jedna świetna scena. Gołas tam gra takiego właśnie człowieka i dokładnie nie wiadomo, skąd on uciekł. Czy on uciekł Niemcom, czy on uciekł Rosjanom. To jest specjalnie tak zamącone, ale właściwie jak gdybyśmy się tutaj domyślali aluzji do Katynia, prawda? Oczywiście. I to jest dopiero scena, że to przeszło. No to przeszło w takim zamąceniu pewnym. Ale to też tutaj scena bardzo głęboka, nie? I taka do zastanowienia. Ja pamiętam, ja się zastanawiałam właściwie, skąd ten Gołas uciekł, nie? Ale, ale to tak celowo było zrobione, żeby cenzura puściła, a żeby widz zrozumiał. Tak, bo tam Gołas wspominał o Sachsenhausen, o ile dobrze pamiętam, prawda? No właśnie, pamiętam, tak, to jest takie... To jest tak, zamazane, ale ci świadomi widzowie z pewnością wiedzieli, o co chodzi. No bo tak, no bo gdyby chodziło o Niemców, to by można powiedzieć głośno, nie? A skoro jest niejasne, to wiadomo, że chodzi o sąsiadów ze wschodu. Mówiła Pani o krytykach i to rzeczywiście jest... Bareja był chyba najbardziej krzywdzonym przez krytyków reżyserem filmowym. Właściwie przytacza Pani tutaj w tej książce sporo recenzji do każdej produkcji, którą reżyserował Bareja, ale przytacza Pani też bardzo cenne dokumenty, czyli stenogramy z komisji kolaudacyjnej filmów fabularnych. Ci kolaudanci i krytycy filmowi po prostu no, wieszali psy na Barei, to niemal przy każdej produkcji, którą reżyserował. To jest niesamowite, że on nie załamał się tymi wszystkimi zarzutami, które słyszał bardzo często pod swoim adresem. No, to jest w ogóle taka rzecz ciekawa i bym powiedziała też głębsza, z pewną głębią, bo z jednej strony, znaczy pierwszy film Barei, Mąż swojej żony, aż takich złej tej kolaudacji nie miał, nie? Tak naprawdę to się źle zrobiło pod koniec lat 60., kiedy potem przez 4 lata Bareja nie mógł nic zrobić, no i potem w latach 80. Ale co jest ciekawe, ja bym powiedziała, że w latach 60. za co innego krytykowano go i za co innego w latach 70., bo w latach 60. to takim stałym zarzutem było neomieszczaństwo. Taki termin, który bardzo lubiano wtedy używać, neomieszczaństwo czy drobnomieszczaństwo, że to jest takie filmy dla drobnomieszczaństwa, czy też właśnie dla neomieszczaństwa, jak to wtedy mówiono. Chamstwo i drobnomieszczaństwo, prawda, jak mówił Kobuszewski w Kabarecie Dudek, należy się przeciwstawiać siłą i godnością osobistą, prawda, to pamiętamy. Tak, no Kobuszewski zresztą aktor filmów. Aktor Barei wielokrotnie. Aktor Barei. No więc właśnie, więc w latach 60. że jest taki drobnomieszczański, czy tam neomieszczański, a w latach 70. to już była zupełnie inna krytyka, bo to była krytyka za to, że krytykuje system. I to już był zupełnie inny poziom. Ale może warto podkreślić, że film Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, dostał parę pozytywnych recenzji. Mhm. Między innymi Kałużyńskiego, tak, który ustawił Bareję w jednym rzędzie z Wajdą. Między innymi z Wajdą i Zanussim, czyli z kinem moralnego niepokoju. Więc zdarzało się, że jakiś krytyk potrafił się postawić, no Kałużyński miał pozycję, on sobie po prostu mógł na to pozwolić. Ale też warto to odnotować, że były takie momenty i niewątpliwie też miał Bareja jakąś grupę no, swoich sympatyków, no, no,
kumpli, powiedzmy, co mu pozwoliło po prostu przeżyć w tym PRL-u. Bo gdyby nie miał jakichś ludzi, którzy go lubili, na których mógł liczyć, no to by go po prostu nie było, nie? No bo przy takich atakach, a tutaj jednak jacyś ludzie pozwalali mu w swoich zespołach robić filmy, nie? Więc też trzeba o tym pamiętać, że byli jacyś ludzie wtedy, którzy go docenili, nie? I chwała tym ludziom, no przecież co by było, nie? Tak. Tutaj w gronie tych ludzi, którzy cenili Bareję, którzy mu pomagali, wymienia pani m.in. Aleksandra Ścibor-Rylskiego i Tadeusza Konwickiego. Oni kierowali zespołem filmowym Pryzmat, w którym Bareja zrealizował Nie ma róży bez ognia, Bruneta wieczorową porą, Co mi zrobisz, jak mnie złapisz. Chyba Poszukiwany, Poszukiwana też. To był Pryzmat film. Pamiętam z wywiadu Rzeki z Tadeuszem Konwickim, tak bardzo ładnie wypowiedział się o Barei, że on go bardzo lubił, a poza tym, ponieważ ma naturę kibica sportowego, to czasem kibicuje tym, którego kopią, a że Bareję często kopano, więc tym samym wzbudzało to u Konwickiego sympatię. Ale wracając do tej recenzji Kałużyńskiego, którą pani wspomniała i którą zresztą cytuje pani w tej książce, czy pani podpisała się pod tym spostrzeżeniem tego krytyka i zestawiła, co mi zrobisz, jak nie złapiesz, właśnie z tymi sztandarowymi filmami nurtu moralnego niepokoju? Ja bym się z tym w pełni zgodziła. Ja uważam, że te filmy, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz i miś, zdecydowanie pasują do tego nurtu, że to są te klimaty, a nawet bym powiedziała, że pod wieloma względami są znacznie ostrzejsze niż... Ale słuchajcie państwo, słychać mnie przez ten mikrofon? Bo ja siebie nie słyszę, przepraszam bardzo. Więc ja bym się z tym zdecydowanie zgodziła, że one pasują, wchodzą w ten nurt. Być może niektórym ludziom trudno się z tym pogodzić, bo to jest takie, u nas jest takie w ogóle myślenie, że są twórcy wybitni, wielcy i być może jakby Bareja, zresztą tak uważam, że jakby zrobił chociaż jeden film taki poprawny ideologicznie, to by był to taki wytrych, co by mu tam pozwalało jakoś, nie wiem, nagrodę jakąś dostać, czy się gdzieś tam przebić. On nie zrobił żadnego takiego filmu. I u nas jest takie, że jak ktoś robi komedię, to musi być no, drugiej ligi reżyser. A jak się spojrzy na chociażby na hollywoodzkich twórców, no William Wyler chociażby, tak, nie? Czy Howard Hawks, którzy robili i poważne rzeczy, i komedie, a te ich komedie, no to po prostu do dzisiaj się trzymają, nie? I do dzisiaj się to ogląda lepiej niż wiele nowych rzeczy przecież, nie? A z Bareją, i to był taki problem w ogóle, bym powiedziała, szerszy, że ktoś, kto robi kino rozrywkowe, no to dla ludu, dla plebsu, no to go nie można szanować, nie? I być może dlatego trudno nieraz się tak sobie uzmysłowić, ale faktycznie te jego filmy podawane w takiej formie, no lekkiej, nie lekkiej, bo jak mówię, według mnie one wcale nie są aż takie lekkie, ale miał ten status reżysera komediowego i dla wielu osób jest to takie szokujące, ale uważam, że to jest kino moralnego niepokoju, że on się cudownie w ten nurt wpisuje. I że zestawienie go z Wajdą czy Zanussim jest w pełni uprawnione. Tym bardziej, że kto przetrwał, nie? Mówię, kto przetrwał z tego PRL-u. No między innymi oni, nie? Tak, to prawda. Zresztą pamiętam, a propos tego, co pani powiedziała, dwie rzeczy, Kolaudacja Misia i tam Andrzej Wajda bardzo piękną pochwałę właśnie tego filmu wygłosił i wręcz prosił kolaudantów i szefa kinematografii, żeby puścili ten film na ekran, bo to jest znakomicie zrobiona komedia. A w Stanie Wojennym Krzysztof Zanussi, o którym pani też wspomniała, chciał zaangażować Bareję do swojego zespołu filmowego, do zespołu filmowego TOR, w którym właśnie pracowali Kieślowski, wspomniany Zanussi, Różewicz i tak dalej. Wybitni reżyserzy właśnie między innymi tego nurtu moralnego niepokoju i wtedy członkowie tego zespołu się sprzeciwili, powiedzieli, że no przyjęcie Barei tutaj w nasze progi twórców wspaniałych dramatów psychologicznych, no to jednak jest chyba troszeczkę, odnosząc się do Nie ma róży bez ognia, nie komilfo. Także tutaj ta zawiść, pewna zazdrość właśnie środowiska filmowego, niektórych członków środowiska filmowego, to też jest kolejny element właśnie stosunku ludzi kina do Barei, do jego filmów. Nie tylko krytycy go kopali, mówiąc kolokwialnie, nie tylko kolaudanci, ale też niektórzy przedstawiciele środowiska filmowego. To też musiało być dla
dalej po wielokroć wielkim ciosem, że nawet koledzy go nie doceniają. No nawet niektórzy aktorzy przecież się bali z nim występować, bo były takie, no chociażby Celińska wspomina, że zagrała, potem się wystraszyła, potem już nie chciała, no a potem wróciła, bo jak gdyby sobie zdała sprawę, że to są dobre filmy, nie? I że te role też są dobre przecież. Więc ja myślę, że to było bardzo bolesne, ale to jest cały... Znaczy u Barei, mówię, to jest wiele, wiele problemów, bo i to, że... robił filmy niepoprawne ideologicznie i to, że nie zrobił żadnego chociażby gniota, nie? Mógł być największy gniot, ale żeby był taki tam społecznie zaangażowany i tak dalej. To, że on uprawiał konsekwentnie kino rozrywkowe, bo przecież on robił komedie albo kryminały, bo przecież i kryminał ma, albo komedie kryminalne, nie? Albo komedie kryminalne. No właśnie. To, że on był taki konsekwentny, no właśnie, no to automatycznie go stawiało gdzieś tam z boku wszelkich poważnych dyskusji, jakichś narodowych rozważań na tematy dramatyczne, darcia szat, a w gruncie rzeczy, przecież no właśnie to, cośmy mówili w tym Alternatywach 4 czy w Zmiennikach, on też poruszał wielkie sprawy narodowe, nie? Ale to, no to już się nie godzi, nie? Bo my tu jesteśmy na piedestale, jesteśmy tacy wspaniali, teraz się nadmiemy i będziemy, że tak powiem, przepraszam, znów kolokwialnie mówię, i będziemy jeszcze wspanialsi. A Bareja mówił o niektórych rzeczach bardzo prosto, bardzo, bardzo tak jednoznacznie, nie? Ale no właśnie, ale to był komediant, nie? No i prosto, jednoznacznie, ale wyraziście przez to. Wyraziście przez to, tak. I w sposób, bym powiedziała, trafiający do publiczności do dzisiaj, bo przecież te jego filmy się trzymają, nie? Oczywiście. Rozmawiamy cały czas o filmach, ale przecież jest jeszcze jedna gałąź twórczości Barei, to znaczy kontakty z telewizją. I oczywiście jak myślimy Bareja i telewizja, to pewnie przychodzą nam do głowy tylko właśnie Alternatywy 4 i Zmiennicy. A przecież te kontakty z telewizją Barei były znacznie szersze i datowały się no, niemalże od początku jego drogi reżyserskiej. Od początku drogi reżyserskiej Barei, ale też prawie od początku telewizji, bo to jest taki fakt zapomniany, ale pierwszy serial telewizyjny, Barbara i Jan, też był współtworzony przez Bareję, bo on napisał scenariusze do 3 odcinków. Bardzo piękny serial, ja bardzo lubię Barbarę i Jana, muszę powiedzieć, że go sobie przynajmniej raz w roku oglądam. A potem wyreżyserował drugi polski serial telewizyjny, Kapitan Sowa na tropie. Tak. I te seriale były jakoś tak krytykowane. A mi się wydaje, że one się bardzo spatynowały, i to się nieźle ogląda. Pozwolę sobie przytoczyć anegdotę. Miałam kiedyś zajęcia z własnego życia, ze studentami. No i ja prowadzę takie zajęcia z historii kultury, z historii telewizji, no tego typu rzeczy. I pokazywałam na jednych zajęć jeden z odcinków Barbary i Jana. To jest, zawsze człowiek zastanawia, czy młoda publiczność będzie chciała takie coś oglądać. No studenci oglądnęli. Potem się zajęcia skończyły. Ja wyszłam, wracam i... znaczy wychodziłam z łazienki, dokładnie rzecz biorąc, i wychodząc z tej łazienki usłyszałam rozmowę dwóch studentek. One mnie nie widziały. I jedna do drugiej mówi tak, przepraszam, ja zacytuję dosłownie. Szkoda stara, że nie byłaś na tych zajęciach. Wiesz, jaki zajebisty film myśmy oglądali? Barbara i Jan, no mówię ci, jakie to było fajne. I mówię... Trzyma się, nie? To chyba nie ma lepszej 60 rekomendacji. 60 prawie lat od premiery. Tak. Trzyma się, nie? Trzyma się. A Kapitan Sowa na tropie, no to przecież w ogóle, nie? Ale ten Kapitan Sowa na tropie, bo przecież to i Pochorska w ogóle scenariusz napisała do tego filmu. Co to był za film? Świetnie zrobiony, ze świetnym scenariuszem. Ja uważam, że to jest bardzo dobry serial. Z punktu widzenia łódzkiego też bardzo ważny, bo w całości kręcony w Łodzi. I w atelier łódzkim, i w plenerach łódzkich. Także jeżeli Państwo chcą obejrzeć Łódź z 65 roku, niektóre ulice się bardzo zmieniły, niektóre ulice się nie zmieniły w ogóle. Zachęcam, 8 odcinków półgodzinnych, także w jeden wieczór właściwie można całość sobie zobaczyć. Ale jest kilka też niezrealizowanych projektów telewizyjnych Barei. Właśnie z tego okresu, kiedy on nie mógł robić filmów, zwrócił się do tej telewizji, ku tej telewizji. To były projekty, z mojego punktu widzenia patrząc, dość oryginalne. Bardzo oryginalne, bo Bareja miał... Znaczy w ogóle trzeba powiedzieć tak, że w PRL-u to trzeba było mieć dużo pomysłów, żeby coś zrealizować, bo bardzo wiele scenariuszy lądowało na półkach. To nie dotyczy tylko Barei, ale też jego i bardzo wiele scenariuszy Barei wylądowało, chociażby z Fedorowiczem pisanych, wylądowało na półkach. I to
bo to pan tu mówił o komisjach kolaudacyjnych, ale tak. W latach 60. były, zanim film zrealizowano, były jeszcze komisje ocen scenariuszy. Mhm. I w filmach już, że tak powiem, grzebano na poziomie scenariuszy i bardzo wiele scenariuszy już od razu odsyłano gotowych na półki. I więc Bareja na pewno, znaczy drugie tyle, co zrobił, to drugie tyle leży na półkach do dzisiaj scenariuszy niezrobionych. Natomiast rzeczywiście w przypadku telewizji Bareja chciał się zająć filmami robionymi z tak zwanej ukrytej kamery. To była wtedy w Polsce bardzo wielka nowość. Publiczności się bardzo podobało. Parę takich krótkich filmików nakręconych przez polską telewizję, między innymi ze skrzynką pocztową. To była taka absolutna klasyka. Ja pamiętam to z dzieciństwa, bo to co pewien czas powtarzane, mi się to też szalenie podobało, jak tam ludzie wrzucają do skrzynki listy i Fedorowicz to tak. Z offu komentuje. I Bareja miał ochotę kręcić takie filmy. Powstało kilkanaście scenariuszy, one zostały też odrzucone. Szkoda, bo to by było zabawne, ale co mnie uderzyło też w rozważaniach Barei, bo on też na ten temat przecież pisał, że Bareja w którymś momencie podjął refleksję, że robienie filmów ukrytą kamerą może komuś sprawić przykrość i krzywdę. I ja sobie wtedy pomyślałam, to była wtedy unikalna w Polsce refleksja, nikt wtedy tak nie myślał, wiecie Państwo, to w ogóle był inny czas. W PRL-u telewizji się nic złego nie mogło stać, się nikt nie przejmował tym, że można kogoś po prostu ośmieszyć. To dzisiaj ewentualnie można się tam skarżyć i tak dalej, bo to jest inny świat. Ale właściwie telewizja wtedy była bezkarna. Co zrobiła, to by poszło i o ile by nie trafiła na kogoś, na prominenta jakiegoś, no to właściwie, a można kogoś skrzywdzić. I tak sobie pomyślałam, czytając pracę Barei na temat robienia filmu ukrytą kamerą, że w sumie on był bardzo czuły. To, że taka refleksja mu wtedy przyszła do głowy i że zastanawiał się nad etyką tego, to znaczy, że był bardzo pogłębiony i rzeczywiście, że miał dużo empatii w sobie w stosunku do widza. I szkoda, że on tego nie zrobił, bo pewnie by się to publiczności podobało i pewnie by to zrobił tak, żeby, no właśnie, żeby nikogo nie skrzywdzić, nie? Bo to są zawsze ryzykowne rzeczy, jak się takie kręci. A kręcono, nie? Chociażby kroniki, gdzieś tam też kronika filmowa lubiła i właściwie niektórych ludzi na szaro robiono w tej kronice filmowej. Tam ktoś nie zapłacił i go sfilmowano i go pokazano, no gdzie dzisiaj takie rzeczy, nie? A Bareja jak gdyby tutaj zdał sobie z tego sprawę, nie? Więc bardzo to o nim jako o człowieku pozytywnie świadczy, bym powiedziała. Z pewnością. Trudno się tutaj nie zgodzić. To dopełnijmy jeszcze może tego obrazu Barei jako człowieka filmowego renesansu. Był też aktorem. Był też aktorem, to prawda. I był dobrym aktorem. Był dobrym aktorem. Chociażby ta jego rola w Lalce, jego tam dużo nie było, ale właściwie bym powiedziała wybitne aktorstwo. Szkoda, że Bareja nie zagrał więcej, bo naprawdę, że miał talent. No już nie mówiąc o tym, że się pojawiał w swoich filmach przecież zawsze. Tak, tak. I też się świetnie pojawił, chociażby w Alternatywach 4, ten, Państwo pamiętacie, posterunkowy Paryż. A to nazwisko też super przecież. Albo w Misiu w Londynie sprzedawca, który dostaje ten oszukany kamień. Z jeleni góry. No ja myślę, z jakiej góry, nie? Bo to też była może z Częstochowy, nie? Może z Jasnej Góry, bo to znów takie niedopowiedzenie wtedy, nie? W tamtych czasach. Więc Bareja był świetnym aktorem i naprawdę szkoda, nie? Że właściwie go nie wykorzystano więcej. Przechodząc już może, ponieważ za chwilę oddam głos Państwu, ale jeszcze pozwolę sobie dwa pytania, w porywach może trzy, zadać Pani Profesor. Książka powstawała w specyficznych bardzo czasach, które być może, mam nadzieję, że odchodzą w zapomnienie, ale podczas pandemii. Mimo wszystko książka jest imponująca, jeżeli chodzi o ilość zgromadzonych archiwaliów, dokumentów, recenzji. Czy na jakieś trudności podczas pisania tej pracy podczas pisania tej książki pani napotkała właśnie z powodów pandemicznych i czy to może w jakiś sposób wpłynęło też na to, jak książka wygląda? Może się w ogóle nie powinnam do tego przyznawać, jak to było.
Ale to było tak, że ja wszystko miałam w domu. Bo ja napisałam kiedyś, dawno temu, w roku 2004, taką książkę Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej. Tak. I ja wtedy sobie wszystko skserowałam, co było do skserowania w Filmotece Narodowej. Wtedy jeszcze nie wszystkie tam materiały były, no w archiwum akt nowych. No wszędzie, co było do zrobienia, sobie pokserowałam. Miałam wszystkie recenzje, cała masa dokumentacji. W większości w książce tamtej nie wykorzystałam. No po siłą rzeczy, nie, bo tamta była w wszystkich filmach. Ale teraz ja po prostu wyciągnęłam stare teczki i całe szczęście, bo przecież bym nigdzie w tym COVID-zie nie pojechała, bo tutaj umowę z wydawnictwem podpisałam w lutym roku 2020, czyli dwa lata temu, w miesiąc później był COVID, no to koniec, no to bym nic nie zrobiła. A tu mówię, no proszę, jak znalazł stare czeczuszki, odkurzyłam, miałam ładnie zmagazynowane, mówię, może nie powinnam się przyznawać, ale taka jest prawda, po prostu wszystko miałam w domu, czekało. Czekało tak na panią. Nie, ja też taką metodę stosuję, że po prostu kiedy jeżdżę po archiwach, fotografuję co mogę, a nóż się kiedyś przyda, prawda? Ja miałam ksera. No właśnie, pani jeszcze tak, no, mamy łatwiej ci młodzi. Mamy już łatwiej z pewnością, ale też nie mogłem jeździć, także tutaj, no właśnie. Pani profesor, widzimy na widowni cały przekrój. Są ludzie z pani pokolenia, są ludzie z mojego pokolenia, są ludzie młodzi. Co pani zdaniem przyciąga całą rzeszę, całą grupę społeczną, cały przekrój społeczeństwa do Barei? Czy to jest ten obraz rzeczywistości PRL-u, czy gagi, czy jakieś inne elementy jego twórczości, które sprawiają, że tak wielu ludzi dzisiaj po południu, w dzień powszedni przyszło do Muzeum Kinematografii posłuchać i o książce o Barei i za chwilę obejrzeć film Barei? Wie pan, ja się sama często nad tym zastanawiam, co powoduje, że niektóre rzeczy trwają. No, po pierwsze, trwają rzeczy, które są po prostu dobrze, profesjonalnie zrobione. Nie awangarda, nie efekty specjalne, tylko dobrze, rzemieślniczo, profesjonalnie zrobione rzeczy, tak jak krzesło, które zrobi solidny, dobry rzemieślnik, może być rzemieślnik artysta. To po 200 latach można na tym siedzieć i to nadal jest wygodne, prawda? No meble, szafy gdańskie i tak dalej. Więc dobre rzemiosło reżysera, dobre rzemiosło scenarzysty, wyśmienici aktorzy, bo Bareja miał aktorów najwyższej klasy i ci aktorzy naprawdę grali na najwyższym poziomie u niego. Ale myślę, że nie tylko to. To jest jeden z powodów. Druga rzecz, to myślę sobie tak, że w gruncie rzeczy śmiech zawsze jest w pewien sposób, przy czym zastrzegam, moja wypowiedź nie ma charakteru doraźnego, ona ma charakter ogólny. Śmiech jest zawsze w jakiś sposób antysystemowy. I dlatego bardzo często komedie długo trwają, bo ludzie śmiejąc się, zawsze się w jakiś sposób są w stanie odnaleźć w rzeczywistości. Poważne filmy, no to one jakoś odnoszą do kontekstu się, jakoś trzeba tak siedzieć poważnym, a śmiech zawsze wzbudza pewien bunt, zawsze jest jakimś protestem. Mówię ogólnie, nie, żeby nie było, że jakoś szczególnie. Nie, mówię w sensie szerszym. Więc myślę, że to jest walor komedii dobrych, takich na kulturalnym poziomie zrobionych, nie jakichś prymitywnych, nie? Że one w pewien sposób zawsze są aktualne poprzez ten śmiech, który wzbudzają, który zawsze, mówię, jest jakimś protestem zwykłego widza, który ma potrzebę, który żyje w tej rzeczywistości, nie zawsze mu tam jest łatwo. Ale też myślę, że jego filmy paradoksalnie są uniwersalne. Że ten PRL, te opisy pewnych zachowań i że to jest też znamie sztuki, że sztuka owszem operuje, ma jakąś taką formę, która się odnosi do konkretnego momentu dziejowego, ale ubierając to w takie, a nie inne szaty, mówi o rzeczach uniwersalnych. I w gruncie rzeczy te najsłynniejsze filmy Barei, one są uniwersalne. Bo one mówią o przyjaźni, o miłości, o lojalności, o wrectwie, o zepsuciu, o deprawacji. Pokazują typy ludzkie, które zawsze występują w każdym systemie, zawsze, w każdym kraju. I w tym sensie one są po prostu uniwersalne. I myślę, że to jest też ich tajemnica, że, on, no właśnie, że one mówią o rzeczach nieprzemijających tak naprawdę.
To kończąc moją część, pani ulubiony film Barei, ma pani jakiś jeden ulubiony film Barei, czy raczej nie? Mam. Aha. Poszukiwany, poszukiwana. A dlaczego ten akurat? To czwarte pytanie już, przepraszam. Dobrze, bo to jest drugi film Barei, jaki ja widziałam w życiu. W telewizji też jako dziecko. I ten film mi się bardzo podobał, bo się tak dobrze skończył. Pokora się uwolnił od podejrzeń. Pan adiunkt się uwolnił od podejrzeń. Zarobił sobie dużo pieniążków. Otwierała się przed nim szeroka kariera pomocy domowej. A poza tym, no co tu dużo mówić, Pokora jest naprawdę rewelacyjny w tej roli, bo no super, także zdecydowanie poszukiwany, poszukiwana. Rozumiem. Szanowni Państwo, zachęcam do zadawania pytań. Jak Państwo widzicie, odpowiedzi są bardzo wyczerpujące, bardzo konkretne, bardzo, bardzo się cieszę z tego. Czy są już jakieś pytania może? Ja może będę wędrował tutaj z mikrofonem, żeby te pytania może też było słychać. Wspominała Pani o uniwersalnych wartościach filmach Barei, a jednocześnie mamy świadomość, że są silnie zakorzenione w polskim kontekście. Chciałem zapytać o ewentualne wykorzystanie filmów Barei jako jakiś towar eksportowy. Czy w ogóle jest o czym mówić? Czy filmy Barei są, nie były jakoś wystawiane i trudno w ogóle cokolwiek powiedzieć o tym, jak był odbierany za granicą i czy w ogóle chętnie się nim chwaliliśmy? Wie pan, myśmy się w ogóle chętnie nie chwalili swoimi komediami, chociaż one były pokazywane tu i ówdzie w krajach demokracji ludowej, bo to wiadomo, nie? Natomiast jest pewną ciekawostką, że film właśnie Poszukiwany, Poszukiwana dostał nagrodę w Nowym Jorku na jakimś takim ofowym festiwalu i to jest jedyna taka dobra, pozytywna nagroda, jaką Barea dostał i to właśnie w Nowym Jorku ten film jakoś tam zrozumiano, odczytano, być może no właśnie tutaj ze względu na tego Pokorę. Wie pan, to jest wielkie pytanie, na ile te realia PRL-u są odczytywalne na Zachodzie. Ja pamiętam taką rozmowę z Krzysztofem Zanussim kiedyś. I Krzysztof Zanussi powiedział tak, że, przy czym może jeszcze dodam taką rzecz, że polityka w latach 60. i 70. względem kinematografii była bardzo konkretna. Nawet niedawno ukazała się książka bardzo ciekawa na temat, nie wiem, czy Państwo, bo to jest taka świeżynka, czy Państwo może już ją widzieliście, pani Joanny Szczutkowskiej. Tak, właśnie o polityce zagranicznej i tam z tej książki się można dowiedzieć, że ten Barea nie był takim bardzo eksportowym towarem, to nie był, jego filmów po prostu się nie wysyłało na żadne festiwale, no bo się wysyłało tych wielkich, poważnych. To nie był reżyser, którego my byśmy chcieli, znaczy my, no nie my, tylko którego PRL chciał promować, to z całą pewnością nie. I też patrzyłam właśnie u Szczutkowskiej, bo to ciekawe, ona tam wymienia tytuły, Barei tam nie ma, to rzeczywiście nie był nasz towar eksportowy. Natomiast wracając do tego Zanussiego, on kiedyś powiedział coś takiego, że film Barwy Ochronne to jest taki film bardzo tutaj w polskich realiach, nauka polska, Zagierka w latach 70., ale ten film był pokazywany na jakichś tam kampusach amerykańskich w latach 70. i tam, mówi Zanussi, wszyscy ten film zrozumieli, bo pewne realia dotyczące nauki są takie same. Więc ja tak sobie myślę, że być może niektóre filmy Barei można by sprzedać, gdybyśmy je wtedy chcieli sprzedawać oczywiście, nie? Bo, ale nie chcieliśmy. No po prostu nie chcieliśmy, bo to nie był reżyser z tej grupy, że tak powiem. Proszę bardzo. Dzień dobry, ja mam na Idarę. Pani profesor, ja tak teraz może powiem. Wiadomo, ja prześmiewał czasy PRL-u w swoich filmach, a ja teraz tak powiem w ten sposób, czy by poradził sobie w czasach obecnych, jakby chciał naprawdę zrobić komedię. Jako dokumentalista chyba. Wie pan, ja się sama nad tym nieraz zastanawiam, jakby ci ludzie sobie, no widzimy, no patrzymy, jakie były dalsze losy wielkich mistrzów, co robił Wajda, co robił Zanussi, być może jest to jakaś wskazówka. Nie wiem, wie pan co, nie wiem, to jest wielkie pytanie, ja nie wiem, czy
Być może tak, bo Baleja był rzemieślnikiem, miał nosa do publiczności. Więc być może kręciłby nadal filmy, ale z drugiej strony... No nie wiem, prawdę powiedziawszy nie wiem, bo wielu tych ludzi, którzy w PRL odnosili wielkie sukcesy w tamtych realiach, nie dzięki tym realiom, tylko pomimo tych realiów bardzo często, oni trudno było im się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Nie wiem, proszę pana, nie mam pojęcia, sama się nad tym zastanawiam, ale niewątpliwie by mógł żyć z tamtiemu przynajmniej, nie? Bo przecież te jego filmy się trzymają. Nie wiem, to jest pytanie, które ja sobie sama wielokrotnie zadaję, co by było, gdyby Bareja był nadal. Nie wiem. Ja mam takie pytanie kontynuujące ten wątek. Film Rozmowy kontrolowane. Czy on jest dobrym naśladownictwem Barei? Czy Bareja zrobiłby właśnie taki film, który po części bazuje na jego filmach? Czy ten film obrazuje być może właśnie taki pierwszy film wykonany w już po upadku PRL-u. Ja panu coś powiem. Ja myślę sobie tak, że Bareja by zrobił lepszy film, jak już by robił. Z całą pewnością, no, to znaczy... Bareja miał i te jego filmy miały w sobie taką pewną kulturę, wielkość, a Rozmowy kontrolowane dla mnie to już jest taki film o niższym, na niższym poziomie. Bareja to była klasa jakoś. Te jego filmy, w tych filmach jak się ogląda, to czuć tam taką rękę mistrza, to jest taki wysoki poziom, a Rozmowy kontrolowane to już nie jest to, to już jest takie resztówki. Przepraszam, mam nadzieję, że tu nikogo nie ma osobiście związanego, ale zrobił, jakby robił, to by musiał zrobić coś lepszego. To nie jest ta klasa, to nie jest klasa Barei. Jeszcze pamiętajmy o Rysiu Stanisława Tyma, prawda? To no, jeszcze kolejna kontynuacja. No, ale... No właśnie. No właśnie. Jeżeli na razie nie ma pytań, to ja jeszcze... Pani mówiła, pani profesor, o tantiemach. Jakiś czas temu rozmawiałem z fotosistą, który w latach 70., w latach 80. pracował dla czasopism filmowych i on mi powiedział, że co miesiąc dostawali taki wykaz, gdzie będą plany filmowe, jakie zespoły kręcą filmy, jacy twórcy kręcą filmy, gdzie trzeba pojechać zrobić fotoreportaż. I on mi powiedział, że do Barei nikt nie chciał jeździć na te plany, żeby te fotoreportaże robić, a on jeździł i mówi... I bardzo dobrze, bo ja mam teraz takie tantiemy z tych zdjęć, że właściwie nic już nie muszę robić. Dzięki temu, że parę razy na plan do Barei pojechałem i tam jakieś zdjęcia zrobiłem. Ale wracając jeszcze do tych kontynuacji, do tego Barei w dzisiejszych czasach, bo to jest rzeczywiście, nastąpiło takie troszeczkę odwrócenie pojęcia. Znaczy bareizm jako pojęcie ukute przez Kazimierza Kuca, które miało obrazować produkcję filmów na takim żenującym poziomie, takich kiczowatych, prawda? Tandety filmowe. Tandety, właśnie. A dzisiaj bareizm rozumiemy zupełnie inaczej, prawda? Dzisiaj jak mówimy, że coś jest bareizmem, to że jest coś tak absurdalnego i coś tak trudnego do zrozumienia, jakby po prostu zostało wymyślone właśnie w tamtych czasach. Więc ten bareja jest cały czas obecny, ale rzeczywiście powracają te dyskusje, jakie filmy by kręcił Bareja, czy by kręcił, czy w ogóle chciałby się nad tą rzeczywistością pochylać. Tutaj w kuluarach słyszałem taką rozmowę, że Bareja umarłby z przepracowania, jakby dzisiaj, prawda, był aktywnym reżyserem i gdyby dzisiaj miał kamerę, sprzęt, pieniądze aktorów. Także ta figura Barei cały czas prowadza. I rzeczywiście to jest reżyser, który chyba rzeczywiście jako jeden z takich najmocniej usytuowanych w takiej świadomości społecznej się ostał z tamtych czasów, obok właśnie Wajdy czy Zanussiego. To jest jego zwycięstwo zdecydowanie. Jest zwycięstwo, ale wie pan co, mi się jeszcze jedna rzecz przypomniała, a propos tych tantiemów i tych wszystkich komisji kolaudacyjnych i tych wszystkich komisji ocen scenariuszy, one też były płatne. No tak, więc tak prawdę powiedziawszy, tym osobom, które tam siedziały, się opłacało ciągnąć te wszystkie filmy, parę razy odsyłać, przysyłać. Ja kiedyś wyszukałam taką informację, że za udział
w komisji ocen scenariuszy w latach 60. było 300 zł. Więc tak jak ludzie zasiadali, a tam byli stali zasiadający, z tego można było mieć spokojnie drugą pensję, nie? Więc a nieraz to banalne jest może, ale no, nieraz ludzie ciągną coś po to, żeby te 300 jeszcze zarobić, nie? To tak. A z Bareją i z tymi tantiemami to prawda, nie? No bo dzisiaj te filmy powracają. Ale i faktycznie wprowadzono taki system tantiemu w którymś momencie w kinematografii, że jak ktoś robił filmy kasowe, to mógł więcej zarobić. Na to się z kolei oburzyli ci ludzie, którzy robili filmy takie, na które nikt nie szedł, ale poprawne ideologicznie, więc z tym poprawnym ideologicznie dawano z kolei premię. Tyle tylko, że Bareja z kolei miał najniższe kategorie artystyczne, więc z kolei tu mu tam te honoraria obcinano, nie? Poza tym też miał takie okresy, że na przykład telewizja mu nie płaciła w latach 80., tam mu parę lat zalegali za Alternatywy 4, więc to było wszystko takie też finansowo skomplikowane, bym powiedziała, nie? Niby tantiemy są, ale z drugiej strony niższa kategoria, tu sobie poczekasz parę lat, więc Bareja i tutaj też było zawile, nie? W tych jego sprawach finansowych. To też może warto dodać tak a propos, nie? Oczywiście. A co jeszcze o Barei pani zdaniem, pani profesor, może napisać? Mówiła pani o tym jego spojrzeniu, prawda, na historię, na II wojnę światową, ale przecież Bareja, no po pierwsze, spotykamy się też w takim szczególnym okresie, bo parę dni temu obchodziliśmy 35. rocznicę śmierci reżysera, więc ten Bareja co chwila, prawda, gdzieś tam się pojawia, czy w jakichś programach telewizyjnych, czy w portalach internetowych. Jest już kilka publikacji i na temat komedii, jedną pani napisała, i na temat samego Barei. Wyszła niedawno książka napisana przez córkę Barei, prawda? Też bardzo ciekawa. Więc co tutaj wokół tego Barei, my filmoznawcy, bo też są tutaj, może zdradzę pewną tajemnicę, ale są też studenci filmoznawstwa i być może przyszli doktoranci filmoznawstwa. Oni też się interesują, przynajmniej niektórzy, historią kina polskiego. I gdyby teraz przyszło do głowy napisać coś o Barei, no to co teraz można jeszcze? Ale można, wie pan co, ale można w nieskończoność. No niech pan zobaczy, ile jest książek, wymienialiśmy Wailera i Howarda Hawksa. Ile jest książek o tych reżyserach? No, a na pewno jeszcze więcej. Więc i tak samo o Barei, o dobrym reżyserze zawsze można. Ja myślę, że w przypadku Barei jednej rzeczy jeszcze braknie. No ja jestem historykiem, nie? Pracuję na historii, jestem profesorem historii. Mnie zawsze interesują pewne konteksty historyczne. Natomiast warto by było i może właśnie ktoś z Państwa to zrobi, te filmy, a może jeden serial na przykład, one się nadają naprawdę do głębokiej analizy, bo i takiej historycznej, ale też takiej głębokiej interpretacji różnych sensów, znaczeń, które Bareja tam w tych swoich filmach przemyca, no tak jak chociażby o tym pierścieniu, a to jest tylko jedna scena, tam dosłownie parę minut, nawet mniej. W 15-godzinnym serialu. No właśnie, 15-godzinnym. I tam jest tego cała masa. Są też odniesienia do różnych wcześniejszych filmów Barei, do filmów zachodnich, bo przecież Bareja lubił klasykę amerykańskiego kina. Także ja myślę, że tutaj takiej też interpretacji filmoznawczej, bo przecież on też robił filmy w pewien sposób. I Bareja, ja bym powiedziała, że on był dosyć nowoczesnym reżyserem. Nie mówię o tych latach 60., bo to było takie kino tradycyjne, ale potem i sposoby montażu, i taka wielowątkowość, te wątki tak splatające się ze sobą, w sposób taki niezwykły, różne rozwiązania, odniesienia, że tu jest naprawdę roboty śmiało i to na taką rozprawkę na stopień, że tak powiem. No dobrze, to mam nadzieję, że moi studenci tutaj obecni zapamiętali te słowa i uraczą nas jakąś właśnie pracą, czy to doktorską, czy magisterską, czy publikacją na temat właśnie Stanisława Barei. Czy są może jakieś dalsze, kolejne pytania do pani profesor? Bardzo dziękuję. Pani profesor, pani tutaj powiedziała o reżyserze, że on był bardzo wrażliwy, uczył według mnie oczywiście historii również w sposób
wcale nie prześmiewczy, tylko bardzo poważny moim zdaniem, ale my, tak zrodziło mi się tutaj pytanie, bo wiadomo, że nie zrobił tych filmów po to, żeby zdobywać pieniądze, czy po to, za czym się teraz goni za wielką popularnością, bo to były takie filmy trochę niszowe już wtedy. Czy jak zbierała Pani materiały, czy dotarła gdzieś Pani do wyjaśnień od samego reżysera, co nim powoduje? Bo robienie właśnie takich filmów, które już wtedy były negowane, wcale nie przysporzyły mu żadnych zasobów materialnych. Czy gdzieś się wypowiadał? Ja nie jestem z branży, nie jestem filmowcem, więc chciałabym się dowiedzieć. Wie Pani, Bareja wielokrotnie się... Bareja był w ogóle sam prywatnie wielbicielem klasyki przede wszystkim amerykańskiej, rozrywkowej. On wielokrotnie się powoływał, jednym z jego ulubionych filmów był taki film Czyste szaleństwo. Nie wiem, czy Państwo ten film znacie, to z 1941 roku amerykański, zresztą ja też ten film bardzo prywatnie lubię. Widać w jego filmach, że on oglądał chociażby musicale tam z Fredem Astaire'em, z Jeanem Kelly, z Ritą Hayworth, to się i widać niektóre sceny są jakby przeniesione żywcem z tamtych starych filmów. Więc ja mam wrażenie, że Bareja cenił sobie takie właśnie rzetelne rzemiosło robione z myślą o odbiorcy, bo on, Bareja, zawsze miał pełne widownie. Na te filmy ludzie chodzili, te filmy ludzie chcieli oglądać. I że on z jednej strony właśnie cenił widza, chciał robić filmy dla widzów, zresztą on się wypowiadał w którymś momencie, że jak widz idzie do kina, to chce mieć 1,5 godziny wypoczynku w tym kinie. A niekoniecznie oglądać, państwo pamiętacie, jakie były niektóre filmy PRL-owskie, to po prostu naprawdę były kiepskie, nie? Naprawdę były kiepskie te niektóre filmy. Wie pan co, ja panu coś powiem. Dzisiejsze kino dzisiejsze komedie filmowe polskie to jest wielki temat, że tak powiem. To na pewno. Ale w PRL-u jest cała masa takich filmów, których się nie przypomina i one też były naprawdę kiepskie, nie? Takie, ojeju, takie no były. No tak, tych komedii nie? Można by parę wymienić rzeczywiście. No takie nieudanych. Były, nie? Ale z okresu PRL-u. Ale w każdym razie Bareja tak się wypowiadał, nie? Że on chce, żeby widz po prostu wypoczął w tym kinie. Wielokrotnie przywoływał różnych mistrzów komedii, mówił, że właściwie w komedii już wiele nie można wymyślić. A przecież wymyślił, bo to jego kino z lat 70., 80. było kino autorskie w dużej mierze. Sam wypowiadał się często krytycznie o tych swoich wczesnych filmach, jak gdyby zdając sobie sprawę, że no właśnie, że poczynił jakiś postęp, że on sam już jest inny. Ale myślę też, że w którymś momencie, bo to jest widoczne w tych jego filmach, właśnie w tych ostatnich, w tych końcowych filmach, że Bareja w którymś momencie jednak miał ochotę coś powiedzieć od siebie. Bareja się robił właściwie coraz większy. Te jego filmy były takie na coraz wyższym poziomie. On przestał już być komediantem, stał się moralistą, ja używam takiego określenia, ale on rósł, te jego filmy, on chyba chciał coś przekazać. Miał jakąś wizję i miał potrzebę powiedzenia coś od siebie społeczeństwu. A wie Pani, ale tego niekoniecznie mógł powiedzieć w wywiadach, nie? W tamtych czasach. Dzisiaj być może by powiedział, ale wtedy za bardzo nie mógł, nie? Ale myślę, że w którymś momencie ewidentnie, oprócz tego szacunku dla widza, bo on robił filmy dla ludzi, że w którymś momencie Bareja po prostu urósł, nie? Bardzo. Taka kwestia, czy rzeczywiście przejmował się tym zdaniem krytyków i ludzi z branży, wiedząc, że ta publiczność jest za nim, że publiczność głosuje nogami, jak to się mówi, i wali na jego filmy. To jednak, czy to nie budowało go mimo tej krytyki? A drugie pytanie, czy porównanie nasuwało się wtedy i teraz do Woody'ego Allena? Wie pan co, tak. Ja myślę, że tak. Że na pewno wielką radością dla Barei było to, że publiczność chodzi na jego filmy. To na pewno, ja bym powiedziała, że być może pozwoliło mu przetrwać. Natomiast z całą pewnością takie ataki środowiskowe, on zresztą po tam położeniu, odłożeniu na półki na pewien czas, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, dostał zawału.
bo ten film mu wtedy pierwotnie tak pocięli, no i wylądował w szpitalu. Ja myślę, że publiczność go budowała, ale jednocześnie ciągłe ataki i takie, wie pan, no tutaj padło nazwisko Kuca, w którymś momencie bardzo mu się negatywnie Kuc przysłużył, faktycznie, no złożył taki oficjalny donos, powiedział, że to są kicze, te jego filmy Barei i właściwie to w dużej mierze przez Kuca, przez 4 lata potem Bareja nie mógł robić filmów. Ja myślę, że musiało to być dla niego ciężkie, bo jak się jest w jakimś środowisku, to człowiek jednak ma potrzebę pewnej takiej środowiskowej akceptacji. Tego to trudno przeskoczyć. Jak się pracuje na uniwersytecie, to też chce się być cenionym na swoim wydziale, nie tylko w innych miastach, na innych uniwersytetach, ale też by się chciało, że tak powiem, dostać, nie wiem, nagrodę rektora trzeciego stopnia raz po raz, nie? I na pewno to było ciężkie doznanie. To dla mnie nie ulega kwestii. Natomiast wie pan co, Woody Allen, to znaczy ja powiem panu tak, ja specjalnie nie widzę tutaj Bareja wyrasta, Woody Allen no to są w gruncie rzeczy lata 70, nie? Ten rozkwit Woody Allena to są lata 70. Bareja zaczynał, zanim zaczął Woody Allen, Bareja się budował na innych wzorcach. Ja bym nie porównywała Barei do Woody. Ja bym była bardziej skłonna go właśnie porównywać do tych takich gigantów amerykańskiego kina, tych takich klasyków, takich no właśnie jak tutaj wymieniłam, nie? Tak powiedzmy tego Howarda Hawksa przysłowiowego. Ja Barei widzę bardziej tak, muszę powiedzieć. A potem to już było kino autorskie i te późne filmy to w ogóle trudno do kogokolwiek porównywać, bo to już było oryginalne, nie? Zresztą Woody Allen też w końcu pewną osobowość miał trochę tam z Boba Hope, nie? Jeżeli już tak by iść wstecz. Mm-hmm. Proszę Państwa, ponieważ powoli spotkanie nasze zbliża się do końca, ja chciałem Pani Profesor, Pani podziękować bardzo za tę książkę, za bardzo ciekawe analizy poszczególnych filmów Barei, które w niej są zawarte, ale także za obraz reżysera. Za obraz reżysera, który z tej książki wyziera jako niezwykle ciepłego, skromnego, nienarzucającego się człowieka, cichego, spokojnego, który po prostu robił filmy, które do dzisiaj podobają się milionom widzów. Bardzo Pani dziękuję za tę książkę i bardzo dziękuję za spotkanie i za pojawienie się tutaj w Muzeum Kinematografii, za bardzo ciekawe słowa o książce i o Barei, które Pani dzisiaj nam tutaj przekazała. Dziękuję bardzo. To ja bardzo dziękuję przede wszystkim Państwu, że zechcieliście przyjść i tutaj wysłuchać, co mam do powiedzenia. Pan się pytał o publiczność, Bareję i docenienie. No więc ja powiem też, że to Państwo tak naprawdę budujecie mnie, bo niekoniecznie nagrody rektora trzeciego stopnia na uniwersytecie. Także dziękuję Państwu bardzo. Ja tak się trochę z Bareją utożsamiam pod tym względem. Może tak, ale proszę tego nie powtarzać. Także dziękuję Państwu bardzo i dziękuję też za zaproszenie tutaj z wydawnictwa i z Muzeum Kinematografii i Panu za prowadzenie. Było mi dziękuję niezmiernie bardzo. Miło tutaj u Państwa gościć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo Pani Profesor. No i ja może tylko powiem jedno słowo o miś. Dziękuję bardzo, życzę Państwu przyjemnej projekcji.